A filmik intro leci, czy nie, dzisiaj? A, tu jest gotowy. The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge in space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MaGravs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter, and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoted from Mr. Keshe, MaGrav stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives, and every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which MT Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nanocoated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MaGrav fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Plan na rzecz pokoju dla ludzkości. Rozpoczynamy dzień 5. Mamy dzisiaj 7 lipca 2017. Ja mam na imię Arek i będę pomagał gospodarzom Pawłowi Marcinowi w dzisiejszym warsztacie. Naszym nauczycielem jest dr Keshe, a w temacie dzisiejszego warsztatu mamy dzień 5 planu na rzecz pokoju dla ludzkości. Ja ze swojej strony zapraszam i chciałbym oddać głos kolegom i koleżankom, którzy chcą się podzielić z nami przede wszystkim nieznającymi angielskiego, o czym była mowa w porannej i popołudniowej części i w ten sposób pomóc nam przekazać wiedzę, która jest bezcenna dla nas. Zapraszam do mikrofonu, może Przemek, jesteś z nami? Oczywiście, że jestem. Witam wszystkim. Dzięki, Arku. Witam, cześć. No więc dzisiejsza sesja poranna, czyli dzień 5 blueprintu pokojowego. Omawiamy. Dr Keshe zaczął od opowiadania troszkę swojej historii, jak studiował na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Gdzieś tam chyba w Ganie pojawiły się pewnego rodzaju oskarżenia i pomówienia, że on wcale nie ma stopnia naukowego, także w pewnym momencie też wyciągnął list, który potwierdzał to, że był na tym kursie, opowiedział o historii swojego promotora, który był wspaniałym człowiekiem, który siedząc z nimi, rozmawiając, dał mu wybór, znaczy były dwa kierunki, na które dr Keshe mógł iść. Nie pamiętam dokładnie tytułów tych kierunków. W każdym bądź razie zazwyczaj jest tak, że studentom jest przydzielany jakiś, taki jaki pasuje promotorowi, a tutaj sytuacja była troszkę inna. Po rozmowie z doktorem Keshe profesor Leslie zaoferował mu wybór, po prostu powiedział, żeby wybrał to, co uważa, że będzie dla niego lepsze. Później doktor Keshe przytoczył historię o reaktorze atomowym właśnie na Uniwersytecie Queen Mary, który to reaktor zauważył, że był niestabilny i mógłby prowadzić do dużej katastrofy. I dopiero wtedy, po tym jak podniósł ten alarm i ta informacja poszła gdzieś dalej, pewne osoby na powiedzmy odpowiedzialnych pozycjach, na wysokich stołkach zdały sobie sprawę, że posiadanie reaktora na wyspie nie jest może zbyt mądrym pomysłem, zwłaszcza że on się znajdował w Londynie. Także w przypadku jakiejkolwiek katastrofy związanej z niepoprawnym funkcjonowaniem tego reaktora trzeba było ewakuować całą Wielką Brytanię. Także gdzieś tam w 1984 zaczęto powoli powiedzmy osłabiać ten reaktor, powoli go zamykać i po roku w końcu został zamknięty i tym samym też zlikwidowano kierunek, na którym studiował dr Keshe, bo już nie było reaktora atomowego, na którym studenci mogliby pracować. Myślę, że dalej dr Keshe przyszedł, bardzo fajny obrazek przedstawił, ja nie będę go rysował jeszcze raz, tylko podzielę ekran. Arku, jakbyś mógł przestać. O, dziękuję, super. Proszę bardzo, mamy. Może rozdzielczość nie jest super, to jest screenshot z telefonu komórkowego, ale myślę, że będzie i tak widać, o co chodzi. Także ja tu postaram się na tym rysunku jeszcze coś anotować, żeby może uwypuklić pewne rzeczy. Także jeśli spojrzymy od lewej strony, tutaj gdzie wszystko się zaczęło, przy troszkę grubszą linię sobie wezmę. Inny kolor, czerwony. O. Także tu w tym momencie, gdzie wszystko się zaczęło, ten skrót GMFD oznacza Gravitational Magnetic Field Decay, czyli po polsku rozkład pól grawitacyjno-magnetycznych. Także tu na początku nie było żadnej fizyczności, tylko i wyłącznie plazma. Jak te pola podróżowały i zwalniały w interakcji ze środowiskiem, powstały pewne struktury fizyczności, takie wręcz dualne, które oprócz tego, że składały się z plazmy, składają się też z tej części fizycznej. I tak właśnie powstały galaktyki. W związku z tym, że te galaktyki miały też, te pola już były na tyle wolne, że przybrały formę fizyczną, tu w tym momencie zaczęło się robić radiation decay, czyli powiedzmy taki rozpad radiacyjny. Także ta struktura fizyczności emitowała te pola dalej. W ten sposób powstało nasze Słońce. Tutaj mamy oznaczone Słońce. I z tej struktury Słońca, tak jak wiemy, to omawialiśmy, myślę, wielokrotnie, pola magnetyczno-grawitacyjne, które podróżują z tego Słońca, tak samo jak w poprzednich etapach, wraz z dystansem i słabnącą siłą tych pól, ścieraniem się z polami środowiska, doprowadziły do powstania Ziemi. Także tutaj mamy Ziemię. I teraz na tej Ziemi powstała fizyczność i dusza człowieka. I ważnym, myślę, punktem tutaj do zapamiętania jest to, że dusza nie jest nigdzie ponad człowiekiem. Dusza jest związana tutaj z fizycznością człowieka. Także dalej rozpatrując ten proces, możemy też, dalej podążając za tą linią, widzimy też w ten sam sposób, dokładnie ten sam sposób przy zwalnianiu pól powstało ciało człowieka. Także tutaj mamy tego człowieka symbolicznie narysowanego. I teraz pytanie, czemu powinniśmy czynić dobrze, czemu powinniśmy zachowywać się zgodnie z etosem? I to się wiąże z, powiedzmy, z dalszą częścią tej układanki, bo tutaj narysowaliśmy łańcuszek od początku aż do ciała człowieka, ale ciało człowieka, tak jak wiemy, składa się z gansów, z duszy, z różnych sił pól i tak samo dąży, powiedzmy, prowadzi do kreacji, do kolejnych kreacji. I tak ten łańcuszek, nie wiem ile ma jeszcze elementów dalej, w każdym razie patrząc wstecz, jak wytłumaczyliśmy na zasadzie właśnie tutaj galaktyk, Słońca, Ziemi i Człowieka, ten łańcuszek może się jeszcze kawałek ciągnąć. Aż w momencie, kiedy siła pól słabnie, bardzo mocno, spowalnia, wtedy zataczamy koło. I koło życia w tym momencie zatacza się z powrotem do początku. Także tak jak wcześniej omawialiśmy to, że nasza Ziemia zbliża się do Słońca, że gdzieś tam w jakimś czasie z tym zbliżającym się dystansem możemy spodziewać się katastrofy, tego, że Ziemia zostanie wchłonięta, później zostanie gdzieś wyrzucona i wszystko zatoczy się na nowo. Także tutaj, myślę, obrazowo jest ten krąg życia pokazany bardzo fajnie. Wrócę może do swoich notatek, zobaczę, co tu jeszcze ciekawego na temat tego rysunku można by powiedzieć. No, a mówiąc o powiedzmy o kole życia, można tutaj też, powiedzmy, biblijne jakieś przytoczyć powiedzenia typu z trochu postałeś i w proch się obrócisz, bo dokładnie tak jest, koło się zatacza, tutaj ten proch, nie rozumiemy go oczywiście w znaczeniu fizycznym, tylko jako metaforę. I najpotężniejszym reaktorem, który mamy, to jest dusza w nas samych. I ta dusza, tak jak tutaj na tym obrazku żeśmy sobie powiedzieli, ona też jest kreatorem. Tak samo jak my zostaliśmy wykreowani wcześniej, tak samo ta dusza jest w stanie kreować pewne elementy. I możemy to zobaczyć na swoim ciele, każda komórka, każdy organ w naszym ciele. Także dusza, całe nasze istnienie, całe nasze życie, wszystko operuje w dokładnie ten sam sposób. Gdzie byśmy nie spojrzeli w tym rysunku, czy do lewej, czy do prawej, cały czas jest taka sama zasada. Także dusza człowieka jest amalgamacją całego tego cyklu. I tutaj na dole to, co widzimy, dr Keshe narysował, zaczynając od mniejszych skali. Także tu narysował naszą planetę, u góry mamy chmurki. Spójrzmy, co się dzieje w momencie, jak wygląda, powiedzmy, ten układ zamknięty deszczu. Także tu woda gdzieś paruje do chmur i ten deszcz później spada na ziemię. Także, powiedzmy, układ się zamyka, jest to układ zamknięty. Tak samo jak rozpatrzymy nasz układ słoneczny, tak samo nasze planety podróżują wokół Słońca i tak samo w pewnym momencie wrócą tam, skąd wyszły, czyli do Słońca, wrócą do swojego źródła, do swojego kreatora. I tak samo, jeśli to rozpatrzymy na jeszcze większej skali, na skali naszego uniwersu, a tutaj mamy, ta kuleczka przedstawia galaktykę, tak samo nasza galaktyka, tak samo jak ten deszcz zaczyna podróż, zatacza koło życia i wraca do źródła tam, skąd wyszła. Także myślę, że tutaj dr Keshe bardzo, bardzo fajnie, prosto i obrazowo przedstawił nam cały krąg życia, jak to wygląda. I ważną też rzecz, którą powiedział, było właśnie o DNA i RNA, czyli w tej podróży, w tej kreacji od lewej do prawej strony na tym rysunku kolekcja wszystkich wspomnień i tych powtórzeń cyklu, to jest zapisane właśnie w naszym DNA i RNA. I dr Keshe w pewnym momencie postawił takie pytanie, spytał się, czy RNA niesie ze sobą pola informacji odnośnie totalności naszej przeszłości. I gdzieś tutaj naukowcy, badając RNA, poszukują się pewnych struktur, które nazywają po prostu, jakby to nazwać, junk, czyli takimi śmieciami, może strukturami, które nie mają za bardzo jakiejś swojej funkcji, nie są potrzebne. A właśnie w tych strukturach jest zachowana cała powiedzmy, całe wspomnienia, całe informacje na temat tych różnych cyklów, które przeżyliśmy. Także w nas zawarta jest informacja odnośnie całej totalności stworzenia, odnośnie wszystkich tych cyklów, które przeszliśmy. I to RNA jest zależne od pól, a nie od fizyczności. Tak jak w przypadku DNA możemy mówić bardziej o przywiązaniu DNA do fizyczności, tak RNA zależy od pól. I myślę też taka fajne przesłanie było to, że kiedyś człowiek, jeszcze jak nie był na Księżycu, myślał, że to niemożliwe, wmawiał swoim dzieciom, że to niemożliwe, a później się okazało, że dziecko takiego człowieka poleciało na Księżyc. Także patrząc historycznie na rzeczy, które były niemożliwe, które były poza naszym zasięgiem, które w danej chwili, w danym czasie nie były dla nas zrozumiałe, myślę, że tak samo będzie z naszą tutaj podróżą, jeśli chodzi o zrozumienie naszej duszy, o zaglądnięcie w samego siebie. W pewnym momencie to zrozumiemy i ta wiedza będzie przekazywana dalej i stanie się dla naszych potomków po prostu chlebem powszednim, czymś, z czym się urodzili. Tak samo jak gry komputerowe. Kiedyś, powiedzmy, nie było gier komputerowych. W momencie, kiedy weszły komputery, powiedzmy, nasi rodzice czy dziadkowie, zależy z jakiej jesteśmy generacji, kiedy się urodziliśmy. Oni mogli się opierać, nie lubić komputerów, nie grać, nie wchodzić w interakcję z tymi urządzeniami, ale już ich dzieci urodziły się z tym, to było w ich środowisku i po prostu było to dla nich pewnikiem, było to czymś, co zawsze było. I ciężko, myślę, wielu nastolatkom teraz czy dzieciom wyobrazić sobie świat bez komputerów czy tabletów. I myślę, życzę tego nam wszystkim, żebyśmy my za parę lat też podchodzili do tego w taki sposób, jeśli chodzi o zrozumienie naszej duszy i zabawę na polach duszy i podróżowanie po uniwersie. Później dr Keshe jeszcze wspomniał, starał się, żeby Rick pokazał na ekranie reaktorki dynamiczne. Także nie wiem, czy pamiętacie, ale jeśli robiliście kiedyś eksperymenty z kuleczkami, w których zamykamy GANs, stawiamy do reaktora, który kręci się z odpowiednią prędkością, przyspieszając prędkość, osiągając odpowiednią prędkość, w takich reaktorkach możemy zaobserwować pustą przestrzeń w środku, czyli miejsce, tak my to nazywamy halo, i to jest miejsce właśnie, gdzie rezyduje dusza. I teraz jeśli spojrzymy na to, jak człowiek, moment poczęcia człowieka, to mając właśnie takie dwa reaktorki, to te dwa reaktorki to jest sperma i jajeczko. I teraz potrzebny jest jeszcze trzeci reaktorek, czyli tam, gdzie jak to się nazywa, womb po angielsku, czyli uciekło mi to słowo, przepraszam, środowisko, w którym przebywa dziecko, miejsce, gdzie dochodzi do poczęcia. I w ten sposób na przykładzie tych prostych reaktorków możemy zaobserwować właśnie jak powstaje życie. Łożysko matki. O, dziękuję, super. Uciekło mi to słowo. Także myślę, że to jest bardzo fajne odniesienie się do instrumentów, z którymi wcześniej się bawiliśmy i po to właśnie one były, żebyśmy zaobserwowali pewne interakcje, zaobserwowali pewne zależności, pobawili się trochę tymi star formation, dynamicznymi reaktorkami, bo przecież cały czas, cały nasz uniwers się kręci, cała nasza galaktyka się kręci, cały czas, cały nasz układ słoneczny się kręci, Ziemia się kręci wokół własnej osi i dodatkowo według Słońca, także ten cały układ jest układem dynamicznym. Teraz przechodząc do następnego obrazka, tylko wyłączę anotację, o. Co my tutaj mamy? Wyczyśćmy może anotację. Dobrze, także tutaj doktor Keshe narysował się nakładają, dobrze. Także tutaj doktor Keshe narysował spiralę, którą wielokrotnie rysowaliśmy, jak wygląda plazma, czyli wychodzi od środka, rozwija się na zewnątrz i tak jak się rozwija, tak jej pola słabną. I tu możemy na przykład gdzieś na końcu tej plazmy znaleźć wodór. W trochę innej sile pól znajdziemy miedź i tak dalej. Idąc do środka są coraz bardziej, powiedzmy, coraz mocniejsze energetycznie struktury o różnej gęstości. I teraz jeśli spojrzymy na ten rysunek po prawej stronie, tu w środku mamy narysowaną tą samą spiralę plazmy i ten obrazek obrazuje właśnie jak wykreowała się fizyczność wokół duszy, jak wygląda ta zależność między duszą a fizycznością. Także tutaj mamy dwie półkule mózgu, które są karmione, jak można zauważyć, przez te słabsze pola tutaj dookoła. A dusza, która siedzi w środku, to najsilniejsze pole tutaj, ona nie jest, że tak powiem, nią tak mocno nie karmi się fizyczność. Ta słaba fizyczność, te wolne pola, one tutaj tworzą się z tych wolniejszych struktur tej spirali plazmy. Później dr Keshe mówi właśnie o tym, o co chodzi w tym wszystkim? O to, żeby, tak jak rozmawialiśmy o tym wczoraj, żeby zwiększyć siłę tych pól w środku i przy tym możemy wyjść poza naszą fizyczność, możemy stworzyć kombinezon, możemy stworzyć statek kosmiczny, gdzie rozszerzające się pola będą tworzyły odpowiednią, pola naszej duszy będą tworzyły odpowiednią tarczę, która nas osłania przed czynnikami zewnętrznymi. I w ten sposób, także poprzez rozszerzenie swojej duszy, poprzez staranie się wyjść tymi polami troszkę poza naszą fizyczność, rozszerzyć się, zwiększyć siłę tych pól, w ten sposób też jesteśmy w stanie wprowadzić pokój na świecie, bo wtedy my stajemy się silniejszą plazmą, a wiemy dobrze z nauk Keshe, z doktora Keshe, że to silniejszy karmi słabszego. Później doktor Keshe zadał pytanie, skąd i jak wziąć energię, żeby rozszerzyć tą duszę. I w tym momencie wrócił także do ciekawego porównania, jeśli chodzi o GANsy i o te nasze reaktorki. To jest dokładnie tak samo jak z przyprawami. W momencie, kiedy gotujemy obiad, to nie wsypujemy chińskich przypraw, indyjskich, włoskich, polskich i wszystkich naraz, tylko wybieramy te przyprawy, które są nam na daną chwilę potrzebne, żeby przygotować ten posiłek. I tak samo powinniśmy, tą samą zasadą powinniśmy kierować się w życiu, jeśli chodzi o zastosowanie GANsów i jeśli chodzi o obranie czegokolwiek. W momencie, kiedy przychodzi taka potrzeba, wtedy wybieramy odpowiedni przepis, odpowiedni składnik dla nas, który na tą chwilę nam pomoże w momencie, kiedy potrzebujemy tej pomocy. Także nie bierzemy z chciwości, tylko bierzemy i stosujemy, pomagamy sobie w momencie, kiedy jest taka potrzeba. A wracając do tego pytania, jak i skąd wziąć energię, żeby rozszerzyć tą duszę, Doktor Keshe wskazał na to, tak jak wczoraj omawialiśmy, że nasza dusza jest karmiona przez duszę fizyczności, czyli serca poprzez powiedzmy sumę dusz wszystkich komórek. Tak samo omawialiśmy, że nasza dusza jest karmiona polami, które gdzieś tam z góry do nas przychodzą właśnie ze Słońca, z uniwersu, z Universal Community. I kluczem właśnie do ekspansji tej duszy jest absorbowanie tych pól, tak samo jak Słońce absorbuje te pola z uniwersu. I to jest dokładnie ta sama struktura. Czy spojrzymy na Słońce, czy spojrzymy na człowieka i na jego duszę, to wszystko działa w ten sam sposób. Tak jak omawialiśmy to na pierwszym rysunku dzisiaj, tak kółeczko się zamyka i na każdym poziomie, nieważne który etap tego rysunku omawiamy, każdy z tych etapów jest w zasadzie identyczny i obserwujemy to samo. Także plazma w swoim działaniu jest dość prosta. Tu nie trzeba jakichś stopni naukowych, tak jak fizycy tworzą na przykład fizykę, różnego rodzaju odłamy fizyki, które są, w których to gdzieś w swoich wywodach totalnie się mylą, nie zrozumieli prostoty i podstaw plazmy, tego co jest przed fizyką. Dodatkowo też ludzie, my jesteśmy istotami, które szukają uwagi, które są hiperaktywne w porównaniu do innych istot. I to jest taki trochę fenomen, bo ciężko we wszechświecie znaleźć drugie takie istoty. A właśnie to szukanie uwagi jest czymś, czym staramy się karmić swoją duszę i szukamy potwierdzenia fizyczności. Tutaj doktor Keshe też podał przykład właśnie z magnesami, jak się bawiliśmy, że dwa magnesy są szczęśliwe w momencie, kiedy znajdą swoją pozycję. Wtedy są zadowolone. Później doktor Keshe też jedna pani przywołała jedną panią do tego, żeby opowiedziała swoją historię, jak poczuła strach, jak poczuła krzyk zwierząt, które były zabijane po to, żeby w rzeźni, żeby za chwilę były zjedzone. I my często, że tak powiem, umywamy od tego ręce, idziemy do supermarketu i nie widzimy, kupujemy mięso i nie widzimy tego cierpienia zwierząt, nie widzimy rąk pokrwawionych rzeźnika, nie słyszymy tego płaczu duszy czy płaczu fizyczności, kiedy to zwierzę jest zabijane. I taką właśnie historię opowiedziała ta kobieta, która mówiła, że gdzieś tam usłyszała właśnie, czuła, odczuwała ten ból, ten płacz, ten krzyk tych zwierząt, a była to sytuacja taka, gdzie chyba kurczaki były zabijane i ten kurczak, który przed chwilą był żywy i błagał o życie, za chwilę z rąk tego samego człowieka został gdzieś tam dostarczany do konsumpcji, także no teraz już się to tak nie odbywa, kiedyś może gdzieś tam na wsiach w ten sposób to wyglądało i można było zobaczyć i doświadczyć tego, jak to jest drastyczny proces, a teraz ludzkość się trochę wycwaniła i nie brudzimy sobie rąk i już nie słyszymy, to wszystko jest w izolacji od nas, te morderstwa popełniane, także ręka powinna karmić, ręka nie powinna zabijać, a możemy też poprzez ręce, możemy karmić siebie, możemy konsumować energię. Także staramy się dawać, staramy się karmić bez zabijania. Co my tutaj jeszcze mamy? Także takim kluczem, który tutaj sobie zapisałem, jest to, że kluczem do tego wszystkiego jest właśnie ekspansja pól duszy poprzez absorbowanie, żeby wykroczyć poza fizyczność. I żeby sobie gdzieś to tam zwizualizować, można się pobawić z tymi reaktorkami i zobaczyć, kiedy i jak robi się to halo w środku i próbować poeksperymentować też z tymi reaktorkami, z naszymi emocjami, zobaczyć, jakie emocje, jakie warunki spowodują, że to halo wyjdzie poza strukturę fizyczności, poza granicę tej kuleczki, porównując do jajka, poza granicę, kiedy żółtko wyjdzie poza granicę skorupki jajka. No i w sumie doktor Keshe tą część wykładu zakończył powiedzmy taką opowieścią o psie. Szedł sobie, już nie pamiętam dokładnie z kim, ale szli sobie i spotkali psa, który miał kataraks, oczy takie po prostu, które zaszły białym i powodowały, że ten pies nie był w stanie nic widzieć. Oczywiście nakarmili tego psa i zastanawiali się, ta osoba, która towarzyszyła doktorowi Keshe, spytała się, czemu tak się dzieje, czemu psy dostają takich chorób, czemu ślepną. I tu chodzi o to, że zwierzęta starzejące się zdają sobie sprawę z tego, że się starzeją, że ich ciało staje się coraz słabsze i nie chcą po prostu obserwować tego procesu, nie chcą na to patrzeć i gdzieś w sobie wywołują ten warunek, w którym powstaje ta choroba i zaczynają ślepnąć. I później się okazało, że ten pies wcale nie był stary. Doktor Keshe pytał się mniej więcej, ile ten pies mógł mieć lat. Ktoś tam strzelił, nie wiem, z 12 czy 13, a tak naprawdę ten piesek miał chyba z 1,5 czy 2 lata. Ale o co tu chodziło? Ten pies zaczął tracić wzrok dlatego, że jego rasa nie była przystosowana do warunków środowiskowych, jakie tam panowały. Tam było po prostu za ciepło dla tego psa. W sumie tą historyką dr Keshe zakończył wykład i tutaj ja też zakończę swoje streszczenie tego wykładu, także dziękuję. No, dziękujemy Ci bardzo, Przemku. Czy ktoś chce zabrać głos, żeby streścić nam, opowiedzieć, o czym była dzisiaj mowa jeszcze? Halo, halo, witam wszystkich tutaj. Witaj. Ja sobie pozwolę, czyli Paweł. To bardzo. Dzięki Przemku za świetne sprawozdanie, dzięki bardzo. Tutaj powiedzmy dzisiejsze Halo, Paweł? Keshe były zupełnie inne niż przez ostatnie parę dni. Wprowadzeni w etap uczenia. Halo? Czy mnie słychać? Halo? Trochę. No teraz zrywa. To halo słychać. Mów. A wcześniej co, nie było mnie słychać? Były problemy techniczne. Aha, no więc właśnie dlatego pytam. Halo? Okazało, że mam niestabilne połączenie, więc pewnie trochę będę opóźniony. Jak będzie mnie wycinać, to po prostu pytajcie się mnie, wtedy ja na pewno to usłyszę i będę wiedział mniej więcej o co chodzi, dobra? Jak tutaj mógłbym kogoś prosić o to. Dobrze. Tak? No dobra, no to generalnie o co tutaj dzisiaj chodziło? Chodziło o to, że to jest zupełnie nowa forma jak gdyby nauczania, gdzie w bardzo rzetelny, bardzo dokładny, bardzo dosłowny sposób dr Keshe wprowadził nas poprzez jego, powiedzmy, epilog pierwszej części do drugiej części, która była troszeczkę bardziej praktyczna, a mianowicie tutaj jeden z Morzan, jeden z chińskiej ekipy Morzan przedstawiał swój element zrozumienia plazmatycznego postaci żywienia. I teraz tak, ja bym chciał, żebyśmy mieli tutaj klarowną sytuację, ponieważ wiem z doświadczenia nawet po samym sobie, że tego typu rozumowanie i podchodzenie do tego jest błędem i narzuca emocjonalne blokady na nas samych. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak niejedzenie plazmatyczne lub niekonsumowanie. Nie ma, absolutnie nie ma. Zmieniamy tylko źródło dostępu energii, czyli przesiadamy się z osiołka na super szybkiego jumbo jetta, czyli osiołka nazwiemy jabłkiem, które zjadamy dzisiaj fizycznie. W momencie, kiedy przesiadamy się na jumbo jetta, ciągle jemy to jabłko, tylko za pomocą nie fizycznej manipulacji manifestacji tego jabłka, a tego, co to jabłko nam oferuje w piękności swojego stworzenia. Czyli ciągle jemy to jabłko. Rozumiemy różnicę pomiędzy niejedzeniem a jedzeniem? Bo to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić. Ponieważ wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, którzy podejmowali kroki na różnej przestrzeni w ich mniemaniu niejedzenia w plaźmie, to jest absolutny błąd z samego pierwszego założenia. Dlaczego? Ponieważ my w plaźmie jemy. W plaźmie praktycznie, mogę wam powiedzieć, chociaż jest to, wymaga to troszeczkę pracy nad sobą, czyli praktycznego ćwiczenia, jesteśmy w stanie czuć zapach, smak i teksturę. Wczoraj pokazaliśmy sobie pewne elementy, jak zlokalizować duszę. Dusza jest szczęśliwa, wracając nam tą Paweł, zniknąłeś. Energię w pozycji manifestacji poziomu. I to jest bardzo ważne, że... Aha, zniknąłem? Co było ostatnio słychać? Halo, halo. Dusza jest szczęśliwa, kiedy może i koniec, zwracać chyba energię, ale na tym się zakończyłeś. Tak, dokładnie. Więc dlaczego to powiedziałem? Ponieważ, zauważcie, Przemek o tym wspomniał. Doktor Keshe, nawet jak możemy podzielić ten rysunek, mógłbym prosić o podzielenie tego. Znowu wycięło. Już podzielę. Mhm. Dobra, jesteś. Podzielić rysunek jakiś ktoś. No. Dzieli ekran, musi przestać dzielić, to ja mogę podzielić. Dobra. Kto dzieli ten ekran? Tego... Marcin jest chyba chwilowo nieobecny przy komputerze, to musimy poczekać, aż wróci. Okej. Ja może jeszcze dopowiem jedną rzecz, która mi umknęła w notatkach, bo dr Keshe postawił pytanie i zaraz dał odpowiedź, jak przekroczyć właśnie te granice fizyczności, jak rozszerzyć naszą duszę. I to nie chodzi o to, żeby po prostu trzymać gansy, tylko kluczem do tego potrzebujemy emocji, potrzebujemy życzenia, bezwarunkowej miłości, żeby rozszerzać te pola. I już dzielę rysunek. Jakbyś mógł podzielić. Dobra. I nawet dobrze, że to uzupełniłeś teraz, bo to nam pokaże troszeczkę więcej. I dlaczego do tego wracamy? Przyczyna jest bardzo prosta. Jeżeli mamy strukturę emocji, tym źródłem tutaj jest nasza dusza. To jest nic innego jak nasza dusza. Każde poszczególne rozpady połowiczne, czyli spowolnienie pól plazmatycznych, to jest struktura przechodząca od różnych emocji do stanów fizyczności, gdzie musimy zrozumieć, że nasz żołądek, nasza nerka, nasza krew, nasza skóra, to jest nic innego jak powrotna manifestacja emocji. Jedna strona jest magnetyczno-grawitacyjna i druga strona jest tak samo magnetyczno-grawitacyjna, tylko że o bardziej ukierunkowanym elemencie, powiedzmy tutaj w strukturze graf, a tutaj w strukturze mag. Teraz jeżeli rozumiemy, że nasz żołądek nie jest głodny, tylko nasza emocja, to w tym momencie, jeżeli to, co doktor, deszcz, który leci do chmury, wraca do ziemi, czyli przechodzi przez różne struktury ziemi, wpada do morza, paruje, znowu staje się tym samym cyklem. Za każdym nowym cyklem deszcz ma swoją własną pamięć struktury pól magnetyczno-grawitacyjnych środowiska, w którym się znajdował. To samo z nami się odbywa. W momencie, kiedy nasza dusza została wyradiowana, czyli wypromieniowana, ona ma pamięć całej struktury przedpokoleniowej. Ale tak głęboko nie idziemy, bo to jeszcze może brzmieć filozoficznie. Zejdźmy na ziemię, bądźmy praktyczni. Pamiętacie, wielokrotnie sobie powtarzaliśmy, czy na plazmaczacie, czy na publicznych spotkaniach, że w naszym RNA jest zapisana każda pojedyncza poziomka, jej smak, jej tekstura, jej zapach, który zjadł nasz miliony pra do tyłu dziadek czy babcia. To wszystko jest w naszej emocji, w strukturze emocjonalnej mózgu. Teraz, w momencie, kiedy doktor Keshe właśnie o tym mówił, to my poprzez własną strukturę emocjonalną musimy znaleźć punkt, który pozwoli nam wrócić do tej danej emocji. Jak powiedziałem na samym początku, w plazmie konsumujemy. Mamy przyjemność konsumpcji. To nie jest tak, że my nic nie jemy. Wręcz przeciwnie. Jemy to, na co mamy ochotę, ale nie obżeramy się, bo nie ma, powiedzmy, w plazmie możliwości obżerania się, bo biorę tylko to, co jest mi potrzebne. Ale czy chcę wziąć kawior, którego nigdy nie jadłem, nie ma problemu. Czy chcę wziąć jakąś, nie wiem, amerykańską wołowinę, nie ma problemu, bo to jest zapisane w infrastrukturze emocjonalnej mojego RNA. Teraz, jak się tam dostać? To jest bardzo proste. Wczoraj opisaliśmy sobie pierwsze kroki praktycznego treningu lokalizowania duszy. Dlaczego? Jestem początkiem i jestem końcem. Każda emocja wychodzi z duszy i każda emocja kończy się w duszy, co przedstawia ten rysunek. Bo przecież koniec naszego czubka palca to jest koniec naszej emocji, moi drodzy, nie palca. Jeżeli tak zaczynamy rozumieć naszą fizyczność, to w tym momencie rozumiecie, dlaczego wczoraj mówiliśmy o palcach. To jest element zwrotny zawrócenia pól mojej własnej emocji. Jestem początkiem i jestem końcem. To jest nasza dusza. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli w naszej lokalizujemy naszą duszę i mamy świadomość jej egzystencji, to teraz wiemy, że jeżeli mam źródło zasilania, to wiem, że to źródło zasilania jest całością. Od niego się wszystko zaczyna. A więc zakarmienie jakiejkolwiek emocji nie ma już w ogóle najmniejszego problemu. I nie trzeba przeprowadzać technik na organizmie. Wcześniej wszyscy, którzy zajmowali się różnymi religiami, z wielkim szacunkiem o nich mówię, w sensie na przykład buddyści, w sensie osoby, które praktykowały różne elementy oddechowe, tak jak na przykład jogini, czy jeszcze tak dalej, oni próbowali sięgnąć te emocje z punktu fizyczności, co jest w pewnym sensie możliwe, ale jest bardzo długim procesem i naprawdę wymaga solidności. Ale to, co nam daje doktor Keshe, pamiętacie, w plazmie działamy w SPAK. Czyli nie trenujemy tego, co widzimy, żeby wrócić do naszej emocji, tylko po prostu robimy to z pozycji naszej duszy. I dla niej to jest żaden problem. W momencie, kiedy lokalizujemy duszę, w momencie, kiedy zdobywamy świadomość, bo to tylko o to chodzi, możemy mieć na początku problemy. I co z tego? Jestem ciekawy, kto z Was pierwszy raz skręcił drut bez żadnej swojej domniemanej pomyłki jakkolwiek. Jeżeli pozbywamy się strachu, bezsensownego strachu, że mi nie wybierze, że to nie jest ta droga, tylko pójdę inną. Wtedy zaczynamy rozumieć, że każde próby, nawet udane czy nieudane, są kolejnym wzniesieniem mojej własnej elewacji. Za każdym razem, kiedy deszcz pada na ziemi, jakbyśmy spojrzeli na to bardziej z perspektywy takiej, to jest nic innego jak cewka. tej technologii, druty i wszystkie inne rzeczy były pięknym elementem, ale do wizualizacji, żeby pokazać nam, jak wszystko funkcjonuje. I tutaj jest dokładnie to samo. Każdy mój element doświadczania jest kolejnym przeniesieniem mnie w podobną pozycję, ale o jeden spin, o jeden zwój dalej, w moim własnym zrozumieniu. Ile tych spinów potrzebuję, to jest moja indywidualna struktura. Ja sobie to sam obieram. Niektórzy będą potrzebowali całe życie spinów, tych zwojów, bo będą ciągle wymyślać na przeciwległe im rzeczy, zamiast po prostu dać sobie 3, 4, 5, 10 minut spokoju, zrobić proste ćwiczenia na sam początek, zrozumieć już, że to wszystko, co się w nas dzieje, w naszej fizyczności, to są emocje i przepływy potencjałów, napięcia plazmatycznego pomiędzy jedną strukturą a drugą, fizyczności. Dusza jest w pokoju. To teraz, moi drodzy, pytanie. Jeżeli dusza jest kreatorem fizyczności, jeżeli dusza jest w pokoju, to czy dusza chce zabić fizyczność? Halo, było słychać pytanie? Tak, raczej nie. Było, ale nie, tak, nie chcę. No pewnie, że nie. Nie chcę. To tylko nasza ludzka głupota, ograniczenia i ignorancji w stosunku do istnienia duszy spowodowała to, że myśmy się od niej separowali. W momencie, kiedy dusza widziała, że ten kanał przesyłu energii już jest tak mały, że nie ma już w ogóle możliwości przesyłu przez niego nic, po prostu odcinała się od fizyczności. W tym momencie następuje proces naszego zgonu, śmierci. Ale teraz to, co doktor Keshe nam wytłumaczył, jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć siebie jako duszę, że ja jestem integralną strukturą duszy, nie dusza dyrygent, a ja sługa. Absolutnie nie. Dusza ma ten specjalny skafander, moją fizyczność tutaj, żeby się świetnie czuć w tym środowisku. Po nic innego. To w tym momencie, jak lokalizujemy duszę i wiemy, że mamy wszystko zapisane w naszym RNA i możemy wziąć sobie nawet teraz, moi drodzy, bo to ma być praktycznie, to nie ma być teoretycznie. Weźcie sobie, nalejcie do szklanki wodę. Może to być nawet woda CO2. Możecie to zrobić teraz? Każdy z was ją posiada. Co niektórzy z was czują już pola w momencie, kiedy mają kontakt z tą wodą, ale to są tylko co niektórzy. A my nie chcemy, żeby tylko co niektórzy to rozumieli. My chcemy, żeby jak największa ilość z nas, jako społeczeństwa, była w stanie to zrozumieć. Wróćmy do tego ćwiczenia, co żeśmy robili wczoraj. Biorę, odpalam swoje palce, przykładam palce, nawet nie przykładam, kieruję palce w stronę szklanki. I czekam do momentu, aż czuję ciarki na tych, na czubkach tych palców. Ciarki i prąd, jakkolwiek to chcecie nazwać. Jeżeli to zasiecie do samego siebie, to nic innego jak struktura limfatyczna, która znajduje się w kościach, jak i krew, która znajduje się w palcach, dostaje informację, która automatycznie leci do emocjonalnej struktury. W tym momencie odpalacie swoje kręcioły, trzecie oka, jakkolwiek potraficie i utrzymujecie to. Wtedy jak pochylicie się trochę do przodu, a może każdy znajdzie swoją technikę, jakkolwiek, na początek lokalizujecie duszę, czujecie duszę. W tym momencie kierujecie uczucie duszy nie do żołądka, a na szczękę, na żuchwę i zaczynacie żuć, tak jakbyście jedli. automatycznie wasz żołądek, fizyczna struktura żołądka odpowiada nasyceniem, to jest dosłownie 15 sekund, odpowiada nasyceniem, a wasza emocja głodu balansuje się. Absolutnie się rozpływa. Na początku proces będzie troszeczkę wymagający, ponieważ co kilka minut, załóżmy co tam 20, wasza emocja, fizyczność i sama świadomość wasza, że nie jecie, co jest w sumie troszeczkę pojechane, bo jemy, ale udajemy, że nie jemy, tak? Bo nie mamy potwierdzenia manifestacji struktury fizyczności, pożywienia. Ale doskonale poczuliśmy emocje, poczuliśmy to w żołądku. One będą się przypominać. I dobrze, bo wtedy robimy dokładnie ten sam proces. Od pewnie zrozumienia człowieka, może od dwóch. Czy jest mnie słychać? Tak, tak, zerwało cię, ale dokończyło twoją wypowiedź. Od 2 do 5 dni, czy od 2 dni do końca życia, w zależności od osoby, tak? Bo jeżeli ktoś nie praktykuje, to nieważne, czy zrobi 2 dni, czy będzie całe życie. No to jest jego. Nigdy tego nie osiągnie w pewien sposób. W tym okresie gdzieś tam, w krótkim czasie, który jest zależny od nas, przechodzimy, ja to nazwałem sobie prywatnie autopilotem. To jest stan, w którym jak gdyby emocja głodu przestała w ogóle istnieć, a fizyczność w ogóle nie reaguje do tego, bo nie ma emocji. Rozumiemy proces? Tak. Teraz istnieje możliwość przerwania procesu. Ja na przykład to zrobiłem osobiście, bo to, co wam opowiadam, to jest mój osobisty przykład. Gdzie z przyczyny niezrozumienia samego siebie po prostu wróciłem do tego samego schematu. Tak? Ale nie rozumiałem wtedy pozycji duszy. W ogóle nie rozumiałem. Tego. Robiłem to tylko przez... I to, co generalnie pewnie działo się w podłożu w mojej fizyczności, to było wszystko. Ale teraz doskonale wiem, gdzie jest moja dusza. Doskonale czuję ten element, który jeszcze nachodzi na nos, na kość nosową. I wypełnienie żołądka, bynajmniej na tą chwilę, nie wiem jak to długo potrwa w moim zrozumieniu, bo mogę znowu popełnić jakieś błędy, występuje od 10 do 15 sekund. Zlikwidowanie emocji zabiera troszeczkę dłużej, ale w momencie, kiedy przekierowujemy strumień duszy, tak, do zaspokojenia, to nie ma, że do prawo, lewo, w górę, w dół, tylko do zaspokojenia. Robimy to za pomocą myśli. Wtedy automatycznie zanika całkowita struktura emocji, ale musimy pamiętać jeszcze jedną rzecz. Ze strukturą emocjonalną jest połączony element żuchwy, a raczej tej kości na żuchwie z tyłu, gdzie żuchwa łączy się z podniebieniem. Jak to się nazywa fachowo? Bo zapomniałem. Halo, halo? Ktoś wie? O który ci chodzi żuchwa z podniebieniem? Chodzi ci o w momencie, kiedy szczęka górna łączy się z dolną szczęką. O chrząstkę ci chodzi? No, kąt żuchwy, staw żuchwowo-skroniowy. Połączenie to staw żuchwowo-skroniowy. O właśnie, dziękuję bardzo. Fajnie, dziękuję bardzo. Więc właśnie tutaj staw... jaki? Żuchwowo-skroniowy. No więc właśnie, to ten staw właśnie. On ma połączenie fizycznego elementu, którym jest nasza dolna żuchwa, i emocjonalnej struktury naszego ciała, którym jest górna. Teraz zarówno nasze zęby u góry, jak i zęby na dole mają odpowiednią strukturę kondensacji pól plazmatycznych w stosunku do wymaganych elementów pól plazmatycznych, jakkolwiek to chcemy nazwać. Halo, Paweł? Paweł. Nie służą tylko do miażdżenia pożywienia. Doprowadzamy do fizycznej satysfakcji. Wiem to z nauk doktora Keshe, ponieważ jeszcze... Paweł, zerwało nam cię, jak powiedziałeś, jakkolwiek to chcemy nazwać. Dobra, to gdzie mnie straciliście, jeżeli mnie słychać? Jakkolwiek to chcemy nazwać. Jedno, dwa zdania wycięło. Zacząłeś mówić o zębach. Górnych zębach, dolnych zębach i dalej ucięło. Aha, bo nasze zęby po prostu nie służą do miażdżenia tylko pożywienia, ale są nośnikami struktury emocji. To samo jest z naszym językiem. Dlatego w wielu przypadkach wielu z Was czuje w momencie swojej naturalnej pozycji, jaką przyjmuje język, czyli leży na podniebieniu, bo nigdy nie leży na dolnej szczęce język, tylko dotyka podniebienia. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli nie zwróciliście. Wtedy czujecie przepływ prądu. Czyli jak już wiemy, to nie jest przepływ prądu, tylko to jest napięcie plazmatyczne. Jest to nic innego jak sprzężenie fizyczności, części fizycznej naszej struktury z częścią emocjonalną. Dlatego czujemy ten przepływ, bo jest on o wiele większy, aniżeli był on w normalnym, tradycyjnym punkcie. Teraz, ja tego nie doświadczyłem osobiście, mam nadzieję, że może tym razem mi się uda, znaczy nie mam nadziei, tylko idę po to i w tym momencie nasz nos jest wyżej ust z przyczyny, ponieważ w momencie, kiedy łyżka z zupą leci do naszej buzi, to najpierw napotyka nos. I ta dosłownie nanosekunda, nanostruktura tego zapachu, nawet jeżeli nie umiemy go odczuć fizycznie, dopełnia satysfakcję emocjonalną. I w tym momencie, jak łyżka przechodzi strukturę nosa, wątroba nasza dostaje sygnał, bo nasza emocja, i teraz słuchajcie tego, nasza emocja doskonale rozpoznaje każdą pojedynczą, plazmatyczną strukturę, która znajduje się w łyżce. I zanim połkniemy to jedzenie, to wątroba już dawno wysłała strukturę w limfie odpowiednich pierwiastków, które w łyżce będą uzupełnione. I teraz mała zagadka, moi drodzy. Jak myjecie pastą zęby, to oszukujecie wątrobę. Opróżniacie swój własny magazyn. Wszystko, co trafia do naszej buzi, a nie trafia do środowiska, powiedzmy, struktury rozkładania tego na pola magnetyczne, w tym momencie to właśnie traci wątroba. Bo od razu to wypuszcza, a nie ma uzupełnionego. Ale to jest zrozumienia tylko i wyłącznie fizyczno-emocjonalnego. Teraz pamiętajmy, że mamy do czynienia z duszą, która wyrówna wszystkie poziomy w przeciągu dosłownie ułamku sekundy. Dlatego tak bardzo ważne jest uświadomienie sobie pozycji duszy, bo wtedy wiem, że ją mam. A jak wiem, że ją mam, no to wiem, że coś mogę z nią zrobić. I wtedy kombinuję. Szukam prawo, lewo, góra, dół. To jest pole eksperymentalne. Ale to, jak daleko każdy z nas pójdzie w swoich własnych eksperymentach jest zupełnie zależne od nas samych, nie od ogółu, od nas samych. Chciałem wam to pokrótce wyjaśnić. Mam nadzieję, że dla was jest jasne, że odczuwanie smaku i odczuwanie, czego ja jeszcze osobiście nie doświadczyłem, i odczuwanie zapachu, elementów, których nie jemy fizycznie, ale konsumujemy pola, te, które ta struktura nam daje, oferuje nam, jest jak najbardziej możliwe, ponieważ nasze RNA, czyli nic innego jak emocjonalna część mózgu, posiada każdą pojedynczą informację każdej struktury. A więc ja się nie muszę skupiać logicznym umysłem, jak to będzie smakować, bo logiczny umysł jest zbyt wolny. On jest zaledwie, te dwie półkule są do zawiadywania strukturą tkanek i strukturą układu nerwowego i tym, co my potocznie nazywamy fizycznością. Ale o wiele większa gra, o wiele głębsza gra znajduje się w emocjonalnej części, a biliardy razy większa w strukturze duszy. Właśnie doktor Keshe powiedział tutaj o tym deszczu i teraz mam nadzieję, że proces deszczu też dla nas wszystkich już jest w pewien sposób zrozumiały, prawda? Czy nie? Tak, zrozumiały. Teraz rozumiemy, dlaczego doktor Keshe nigdy nie tłumaczy niczego w prosty sposób. Zawsze tłumaczy to przez znaczenia. Ten deszcz jest idealnym znaczeniem zamknięcia cyklu struktury, powiedzmy, ruchu pól. Jeżeli rozumiem, że moje serce, nie żołądek tam, serce, zasysa pola i karmi chmurę, czyli to, co jest naszą duszą, a dusza spuszcza tego deszczu z powrotem na dół mnóstwo, to czym jest taki żołądek? Przy tak wielkim poziomie zróżnicowania pól. Dlatego żołądek jest najniżej w pozycji ludzkiego ciała. W sensie układu, powiedzmy tutaj, serce, dusza, serce, żołądek. No wiadomo, pod tym mamy jeszcze inne organy, ale o nich już na dzień dzisiejszy nie będziemy mówić, bo to będzie za dużo. Czyli proste ćwiczenia. Lokalizuję duszę. Wczoraj było powiedziane, jak można to w prosty sposób zrobić. Po lokalizacji duszy zaczynam się bawić swoim jedzeniem, obserwując samego siebie z pozycji żołądka na razie, jak chcemy, czy z pozycji serca, czy z pozycji duszy, jak to woli. Pamiętajmy, że na początku najważniejszym elementem fizycznej interpretacji tego jest rzucie. I ja wiem, że to jest trudne, bo na przykład mnie na początku też było głupio, może nie głupio, ale nie umiałem sam siebie przekonać, żeby rzuć, nie mając nic w buzi. W momencie, kiedy jakoś to rozruszałem i zaczęło to rzucie następować, obserwujcie automatycznie swój żołądek, a wtedy obserwujcie emocje. I powiem wam jedno, jak zmaczujecie, zrównacie te dwa elementy, to mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Nigdy w życiu nie zjedliście nic tak pięknego, tak smacznego, co by dało wam tak wielką satysfakcję i szczęście, jak odżywianie się w plaźmie. Radość, jaka następuje po tym, euforia bym powiedział, jest nieograniczona, nieporównywalna z żadnym elementem konsumpcji materii. Można próbować to na wiele sposobów. Ja nie mówię, że jak dzisiaj zaczniemy ten proces, to on nam się uda, bo mogą być to też takie piki, czyli szczyty, doły, szczyty, doły. Ale przynajmniej rozumiemy proces, ćwiczymy ten proces i w końcu ten silnik zaskoczy. A jak zaskoczy, to już tylko będzie działał szybciej i szybciej i szybciej i szybciej. O tym była druga część, gdzie Chińczyk przedstawiał właśnie, Charles miał na imię, świetne zrozumienie na przykład picia CO2 z CH3. I jemu ta woda dawała mu możliwości niejedzenia. ale ja wiem, że też wielu z Was w podłożu, którzy słuchają tego, osiągnęli etapy, gdzie mogą pójść po wodę, ale mogą się zacząć bawić strukturą materialną manifestacji pożywienia w naszym środowisku za pomocą pól bez wody. Każdy, wiecie, ptaki z ptakami, wilki z wilkami. Czyli w tym momencie kto jak się czuje na siłach, niech sobie robi. Ważne, żeby nie robić sobie krzywdy. Jeżeli nie rozumiem, jeżeli mnie boli, to znaczy, że nie rozumiem. Z powrotem do szkoły. Z powrotem słuchać, z powrotem się uczyć. Co, gdzie nie złapałem. I z powrotem do praktyki. To mi nazad. Tak długo aż zaskoczę. W kolejnej części, doktor Keshe praktycznie w ogóle się nie udzielał, praktycznie w ogóle go nie było. Ona należała tylko i wyłącznie do Charlesa i tam parę osób, które się wypowiadały, bo później wskoczył drugi Chińczyk też, który opowiadał właśnie o swoim niejedzeniu. I o ciekawej rzeczy, która wybiera plazmatyczne jedzenie i ogranicza nam się sposób naszego żywienia. Czy mnie słychać? Halo, halo? Tak, tak, trochę zerwało, ale wszystko jest ok. I kiedy przechodzimy na to plazmatyczne żywienie, w tym momencie po zjedzeniu fizycznego posiłku zaczynamy czuć się bardzo po prostu senni. On właśnie to samo dzisiaj powiedział, a więc zobaczcie, kolejna osoba po przeciwnym, no w stosunku do mnie, do mojej pozycji w UK, czyli po przeciwnej stronie globu, odczuwa dokładnie to samo. A więc znowu mamy kolejne potwierdzenie kolejnego schematu naszej fizyczności. Później wypowiadał się Pols Togo, który właśnie mówił też bardzo dobrze odnośnie struktury tego, jak my powinniśmy zacząć ufać samym sobom, a nie szukać potwierdzenia na zewnątrz, czy to w jedzeniu, czy to w aprobacji innych, czy to w czymkolwiek. Mamy szukać tego w sobie, w samym środku, a jak wejdę do środka, czyli jak zlokalizuję swoją duszę i zacznę rozumieć, jak gdyby pracować na tym, to jest dopiero początek zabawy. Zobaczcie, wczoraj wytłumaczyliśmy sobie delikatnie te elementy, powiedzmy może, może nie, zobaczymy, może to było nie do końca poprawne zrozumienie, ale jest jakie jest. Nie wstydźmy się tego, kim jesteśmy, tak? O spaceshipie, tej kreacji pierwszych elementów spaceshipa, dzisiaj dorzucamy do tego kolejną mega wiedzę. Mieliśmy tyle zjawisk, które my potocznie nazywamy kręcioły. Chińczycy to nazwali górną czakrą. Tak? To jest w ich nazewnictwie. I też dzisiaj o tym mówili. Potwierdzili to jak Abel, jak A w alfabecie. Potwierdzili kręgosłupy, potwierdzili ten cały przepływ strumienia tej rury, oni to nazywają w jakiś swój sposób. Ja nie wywodzę się z tego środowiska i nie chcę kaleczyć ich pięknej wiedzy, a więc będę używał tylko języka, w jakim czuję się dobrze, czyli języka plazmatycznego. I ta struktura przepływu tych pól magnetyczno-grawitacyjnych jest niczym innym jak deszczem, który ciągle na mnie pada. Bo jak nie pada z pozycji mojej duszy, to pada z pozycji środowiska, w którym się znajduję. Pamiętacie na prywatnych wykładach Paweł, wycięło cię. Mówiliśmy sobie o opadających aminokwasach, o deszczach aminokwasów. Każdy aminokwas posiada swoją duszę. No to jeżeli mogę wziąć... Pierwsza część była skończyło się, jak powiedziałeś, że każdy aminokwas ma swoją duszę. No, to dlaczego nie czerpać ze środowiska? Przemku, jak mógłbym Cię poprosić o podzielenie kolejnego rysunku? Halo, halo, słychać mnie? Trochę nam Cię pozrywało, ale już wróciłeś. Dobra, i teraz ten rysunek pokazuje nam właśnie rozkład emocji, czyli pól struktury naszej emocji, która przechodzi przez ciało. Czyli tutaj to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy, że nawet mój palec, czubek paznokcia najmniejszego palca u nogi, to jest wyraz mojej struktury emocji, która wychodząc ze źródła uderzyła w środowisko, to tak jak piłka tenisowa by uderzyła w ścianę i odbiła się z powrotem, wracając do źródła. I tu jest mój ostatni punkt mojej manifestacji. To jest środowisko, to jestem ja. Tak? Teraz ten kolejny rysunek, nie, to nie masz go tutaj, widzę, z tych trzech. Bo tam generalnie chodziło o to, że plazma nie do końca jest taka, jak dr Keshe tu narysował. A to chodzi tylko nie o to, że dr Keshe to źle narysował lub cokolwiek, żeby tutaj sobie ktoś nie pomyślał, tylko to jest trudno narysować takim podręcznym narzędziem. Dlaczego? Ponieważ plazma jest taka. I tutaj też mi się to masakrycznie rysuje. No i tutaj to jest właśnie to. Tak wygląda plazma. W każdym punkcie plazmy jest plazmatyczna interakcja pomiędzy magnetyczno-grawitacyjnym strumieniem. W każdym jej punkcie. W nieskończoności jej punktu. Teraz, jeżeli to rozumiemy, to w tym punkcie jest emocja mojego jedzenia, ale zarówno po stronie grawitacyjnej, jak i magnetycznej, bo ona znajduje się gdzieś tu. Teraz, to jest właśnie to, co mówiliśmy sobie, że plazma potrzebuje dawać silne pola, czyli załóżmy setki, a musi brać ze środowiska niskie, potrzebuje niskich, jedynek na przykład, albo dwójek, albo załóżmy dwudziestek. Dlaczego? Bo załóżmy, że ta dwudziestka odpowiada strukturze mojego głodu. W jej własnej interakcji pól wewnątrz niej samej. Ja jestem dynamiczny. W samym sobie jestem dynamiczną strukturą. Jeżeli to się zmieni na inne wahanie, to ta struktura będzie miała też inną, to tak jakbyś, pamiętacie, jak weźmie się wąż ogrodowy, czy tam jakiś kabel długi i się po prostu nim rusza góra, dół, to idzie taka fala, taki wąż się z niego robi. Tak? Nie wiadomo. Zgadza się. No to właśnie w plazmie jest dokładnie to. Jeżeli ten element pójdzie w dół, to ten, załóżmy, kolejny pójdzie w górę, ale ten pójdzie w dół, a ten pójdzie w górę. Co to znaczy? Jeżeli ten będzie grawitacyjny, to ten będzie magnetyczny. Jeżeli ten będzie magnetyczny, to ten będzie grawitacyjny, a ten będzie magnetyczny. Z tym, że każdy z nich działa w dwa kierunki. Czyli ten grawitacyjny jest magnetyczno-grawitacyjny o potencjale grawitacji większy, a ten magnetyczny o potencjale magnetyzmu większym. Dlatego następuje ta dynamika plazmy. Czyli inaczej mówiąc, słońce pulsuje, serce bije, nerka bije, mózg bije, wszystko jest pompą. bo ten ruch pompy właśnie wynika z tej interakcji falowości takiej, powiedzmy, naprzemiennej falowości. To nie jest trochę jak ruch w jelitach? No dokładnie, dokładnie. Jedno jelito pracuje w jedną stronę, a drugie w drugą stronę, można powiedzieć. I jedno jest DC, a drugie jest AC. W pewnym sensie. Dokładnie tak. No dobra, moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle. Trzeba po prostu zacząć praktykować. Ja sobie pozwolę się teraz przełączyć, więc pewnie na chwilę mnie wytnie, ale zaraz do Was wrócę i tutaj jakbyście chcieli sobie chwilę pogadać, to by było nieźle. No fajnie, super, dzięki Paweł. Czy ktoś chce coś powiedzieć, podzielić się? Jakieś spostrzeżenia? Proszę. Chciałem jeszcze nawiązać do tego rysunku tutaj, który widzimy, że ten cały cykl od początku do końca, od lewej, od prawej, to rozpatrujemy go w całej totalności, bo pewne, powiedzmy, nie wiem, czy wierzenia, czy systemy przyjmują tego typu rzeczy jak karma, reinkarnowanie się tutaj i to wszystko cały czas zamyka się w zrozumieniu tylko i wyłącznie fizyczności Ziemi, rozpatruje tylko i wyłącznie ten wymiar tutaj. I to kółko w wielu systemach jest prezentowane właśnie w ten sposób. Umieramy się, rodzimy, kółko życia i że to dzieje się tylko, powiedzmy, w ramach struktury fizyczności i duszy fizyczności. Generalnie tyczy się, te tłumaczenia tyczą się tylko i wyłącznie Ziemi. A tak jak omawialiśmy na przykład na prywatnych, doktor Kaszep, ktoś mu zadał pytanie, czy jak umrę, czy mogę pojawić się jeszcze raz tutaj na tej planecie? I odpowiedź była bardzo szybka i prosta, nie. Bo w momencie śmierci następuje elewacja duszy i ta dusza będzie miała już inną siłę pól, więc przesunie się w którymś kierunku, być może w tym kierunku, być może w tym kierunku. Ale niemożliwe jest z powrotem karnowanie się z powrotem tutaj na Ziemi. Ten potencjał duszy po momencie elewacji zmienia się i odpowiada innej sile pól, innej niż Ziemia. To już się nie pojawimy z powrotem tutaj na Ziemi. Także ten cykl poszerza się. Te okno, przez które patrzyliśmy i ograniczaliśmy się do naszej fizyczności i do zrozumienia tylko tego, co dzieje się na Ziemi, to tak samo jak astronomowie, czy ci, co układają znaki zodiaku, czy tam przepowiadają ci przyszłość z układu planet. Oni rozpatrują tylko, nie wiem, nasz układ słoneczny na przykład. A co z tymi wszystkimi innymi planetami? Co ze Słońcem, które jest gdzieś tam dalej? Co z galaktyką, która jest obok? Przecież wiemy, że wszystko na siebie wpływa. Wszystkie czynniki w środowisku wpływają na siebie nawzajem. Także tutaj to okno, przez które musimy patrzeć jako pełne okno tego cyklu, obejmuje wszystko, od lewej do prawej, od początku kreacji kreatora do tych tutaj jeszcze po prawej stronie wolniejszych pól, do tego, co my kreujemy sami. Nie wiadomo, jak długi jest ten łańcuszek. Być może tu tych kreacji, tych gęstości, fizyczności jest ich jeszcze całkiem sporo. I prawdopodobnie tak jest. Także tu chciałem tylko gdzieś tam, powiedzmy, uściślić pod kątem właśnie tego typu historii, jak reinkarnacja tutaj na Ziemi. Dziękuję. Ja również. Zapraszam do dyskusji. Dobry wieczór, Piotr z tej strony. Przemek, właśnie tutaj miałem pytanie odnośnie tego i teraz dorysowałeś tam na końcu jeszcze kółka, to ostatnie, pierwotne, które jest tam narysowane, takie jasno-zielone. Co ono ma symbolizować, co ono ma przedstawiać? Bo teraz powiedziałeś, że kolejne fizyczności, czyli co to znaczy? Znaczy, ja mogę tylko mówić z mojego zrozumienia, bo tutaj doktor Keshe dalej tego nie rozwinął. Znaczy, troszkę rozwinął. Powiedział, że właśnie tu, w tym miejscu, w którym mamy tego człowieczka, ta fizyczność, że właśnie dlatego chcemy operować na pozytywnych emocjach, na miłości, bo tutaj kreacja tworzy się dalej. Także my chcemy kreować, raczej byłoby korzystnie, jakby energia pola tej kreacji były tymi pozytywnymi, były miłością, a nie czymś innym, bo wtedy możemy sobie tylko wyobrazić, co może się zrodzić, powiedzmy, z tych nieharmonijnych, w naszym osądzie ludzkim, z tych negatywnych emocji. Także, a nie zapominajmy, że ta informacja w RNA jest wszędzie, cały ten cykl, wszystkie cykle, wszyscy nasze dziady, pradziady z różnych poziomów tutaj, z różnych gęstości. Kiedyś byliśmy galaktyką, jesteśmy Słońcem. I ta informacja, jak przechodziliśmy na tym wykresie od lewej do prawej, ona cały czas w nas istnieje. I tak jak to kółko zataczaliśmy, bo myślę, ciężko jest przyjąć, że to jest jedyne koło życia, które zatoczyliśmy. Myślę, że tych kółek było więcej i skoro ta informacja w nas istnieje, to każde następne kreacje, czyli w tym łańcuszku, który gdzieś tam prowadzi do pewnego momentu, w którym te pola są już tak wolne, że wracają do plazmy, tak jak nasza planeta zostanie wchłonięta przez Słońce i tak jak to się będzie działo dalej z galaktykami i tak dalej. Także ja tutaj też rozpatruję z punktu widzenia na przykład fizyki czy astronomii, że fizycy mówią, że świat się rozszerza i że stygnie i tak dalej. No i po części mają rację, bo jak idziemy stąd, z tej wysokiej siły pól, z lewej strony podróżujemy, no to zauważamy, że jest to jakaś ekspansja. Idziemy tutaj w tym kierunku w prawą stronę i te pola się rozszerzają. Te pola tracą na swojej sile. Wraz z dystansem te pola słabną. I to jest też coś, co zakłada teoria Big Bang, czyli tego wielkiego wybuchu, że coś tu było na początku, wybuchło, nagle pojawił się, było tak gęste, że nie było stabilne, wybuchło i gdzieś tam pojawiła się cząstka Higgsa, boska cząstka, tak ją nazwali, bo nikt jej nie złapał, nie zmierzył, tylko ludzie teoretyzują i ta cząstka wytworzyła wokół siebie pola, które te pola w momencie, kiedy przechodziły te fotony, które nie niosły żadnej masy, one zaczęły zwalniać. W momencie z R równa się mc² wiemy, że prędkość światła jest stała, także żeby energia, żeby to równanie zostało zachowane, w momencie, kiedy nabieramy masy, tracimy energię. Także w momencie wytracania tej energii doświadczamy fizyczności, pojawiają się cząstki fizyczne, atomy i tak dalej. Także nasza nawet fizyka współczesna nie jest daleko od tłumaczenia tego, co tutaj widzimy na tym obrazku. Także ta ekspansja rzeczywiście, tak jak tu widzimy, idzie sobie od lewej do prawej, coraz słabsze siły pól, coraz wolniejsze. Także patrząc na ten obrazek, co jest po lewej stronie, i rozważając też to, że dr Keshe powiedział, z jakich emocji, zastanówcie się, z jakich emocji chcielibyśmy tutaj kreować dalej, można się domyślać, że skoro tych etapów po tej stronie jest raz, dwa, trzy, cztery i pewnie moglibyśmy jeszcze więcej ich narysować, tak samo po drugiej stronie być może tych etapów jest jeszcze całkiem sporo. Teraz tak się zastanawiam, nie wiem czy Paweł już jest, ale sam bym chciał zakończyć tutaj takim pytaniem. W momencie wzmacniania tej siły pól duszy, moja intuicja mi podpowiada, że przesuwamy się w tym kierunku. Tak jak dr Keshe mówi, możecie zostać gwiazdą, będziecie słońcem, będziecie świecić dla innych. Także i nawet tutaj w zrozumieniu tego rysunku, gdzie te pola silniejsze znajdują się po lewej stronie, to wzmacniając siłę naszej duszy i wychodząc poza ramy fizyczności, która tutaj nas ogranicza i która zawiera tą duszę i póki co nie jesteśmy w stanie wyjść poza kontener tej fizyczności, to właśnie ta ekspansja w moim zrozumieniu będzie prowadzić do tego, że będziemy podążać w drugim kierunku, bo podróż w tym kierunku jest, powiedzmy, podróżą naturalną na zasadzie, nawet jak umieramy i z prochu powstałeś, proch się obrócisz, te wszystkie cząsteczki rozkładają się i z nich nasza fizyczność gdzieś tam się rozkłada, ale te cząsteczki przecież dalej istnieją. Atom czy proton to nie jest coś, co umiera w momencie, kiedy kończy się fizyczność. Także ta kreacja w procesie umierania, ta kreacja gdzieś, wydaje mi się, podąża w tym kierunku. A być może właśnie chodzi o to, żeby iść w tą stronę, żeby wzmacniać, żeby iść w stronę kreacji. Kolejny etap, te pola, z których ta siła pól, z których my zostaliśmy stworzeni, czyli tutaj. I później z powrotem dalej. I w tym procesie zbliżamy się do kreacji, do stwórcy. Poprzez wzmocnianie, elewację duszy, wzmacnianie swoich pola, swojej duszy, potencji swojej duszy, aż osiągniemy to pierwotne pole, z którego wszystko się zaczęło. Tak przynajmniej ja to widzę. Padło też stwierdzenie, że człowiek w swojej fizyczności, poprzez swoją fizyczność szuka przede wszystkim uwagi na zewnątrz. Czy to według pana Keshe jest czymś nieoptymalnym, czy niepozytywnym, niekorzystnym? Czy to była tylko taka kontestacja faktu, że tak jest po prostu? Ja tam nie wyłapałem żadnego osądu, czy to jest dobre, czy złe i myślę, że właśnie na poziomie plazmy nie rozpatrujemy, nie trwamy w tej sinusoidzie, którą my ludzie wytworzyliśmy sobie na Ziemi, która bazuje na osądzie, to jest dobre, to jest złe. Ja myślę, że wszystko jest dobrze, bo po co ta plazma się ufizyczniła, po co dusza ubrała się w ten kombinezon fizyczności? Po to, żeby doświadczać, po to, żeby żyć w strukturze tego środowiska, także że nasza fizyczność została wykreowana w warunkach, jakie panują tu na Ziemi, a tak jak omawialiśmy na przykład na prywatnych, co się dzieje w momencie, kiedy ścierają się pola Słońca z polem Ziemi, w tym momencie tworzy się informacja plazmatyczna struktury aminokwasu i tworzą się pola, które opadając w stronę jądra Ziemi, opadając w stronę Ziemi i wchodząc w interakcję z jądrem Ziemi, czyli z kolejnymi siłami pól, ta informacja, która nie była fizyczna, te pola zaczynają nabierać fizyczności w postaci właśnie różnych atomów, w postaci aminokwasu. Także zresztą Paweł w sumie też wcześniej wspomniał, że bo po pierwsze ten kombinezon jest odpowiednim kombinezonem, ta nasza fizyczność do środowiska, w którym się znajdujemy. Po drugie, no właśnie myślę, że chodzi o to, po co w ogóle tu jesteśmy, myślę, warto zadać takie pytanie. Po co to wszystko się dzieje? Gdzieś z jakiegoś pragnienia, gdzieś z emocji i pragnienia doświadczenia, przynajmniej w moim zrozumieniu. Zapraszamy do dyskusji. Może ktoś ma jeszcze jakiś ciekawy punkt widzenia, coś nad czym możemy troszkę popolemizować. No, ja bym chciał coś dodać właśnie w kwestii tego czucia naszego tyłu głowy, naszej duszy i tak dalej. To właśnie powiedziałeś fajną rzecz, żeby odczuć tą miłość, bezwarunkowość. Właśnie sobie tak tutaj siedzę i starałem się jakby się wprowadzić w to chciałem powiedzieć, że każdy może sobie to poćwiczyć i nagle z tego naszego pola z tyłu głowy się o wiele większe robi. To wszystko. No dzięki, fajnie. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby zaglądnąć w głąb siebie i doświadczać, a po raz kolejny dzisiaj na wykładzie dr Keshe nam powiedział, że kluczem do tego właśnie jest miłość. Także na tym warto się skupić i starać się to osiągnąć 24 na dobę i wtedy mogą się naprawdę fajne rzeczy dziać, bo miłość jaka jest? Miłość bezwarunkowa jest magnetyczna, dajemy. W momencie, kiedy dajemy, nasza szklanka się opróżnia. Jak się opróżnia, tak jak na przykład Paweł opisywał, powiedzmy dajesz tą setkę, w tym momencie brakuje ci tej setki w szklance i tworzy się warunek, w którym ta szklanka robi się pusta albo do połowy pusta, obojętnie, czy do połowy pełna, zależy czy optymistycznie, czy pesymistycznie na to patrzymy. W każdym razie tworzy się przestrzeń, zmienia się środowisko, zmienia się warunek i to środowisko określa szklankę jako naczynie, które jest w stanie w tym momencie przyjąć. I tak jak w plazmie zawsze to oddziaływanie magnetyczno-grawitacyjne, zawsze ten loop, ta ósemeczka się zamyka, także dając bezwarunkowo jak najwięcej, znaczy może nie jak najwięcej w stosunku do naszych potrzeb, do tego jak to czujemy, ale wielokrotnie doktor Keshe powtarzał, że właśnie ta miłość jest kluczem do tego. I tak uzupełniamy naszą szklaneczkę i w ten sposób elewujemy swoją duszę. Teraz nawet tutaj to, co Przemek przytoczył, to jest piękna obraza. Chciałem powiedzieć, piękne zobrazowanie. Sorry. Nie w tą stronę mi poleciało. Spokojnie, obraziłem się. No, to jest piękne zobrazowanie właśnie procesu tego, co było nam wielokrotnie wmawiane, nie bierz niskich pól. Ale dlaczego? Przecież nagle się może okazać, że twoja emanacja złości jest mi potrzebna, żebym się nakarmił. Rozumiemy? Myślę, że tak. Nie. Teraz jeżeli rozumiemy emocje na pozycji tylko i wyłącznie ich siły, a nie dobra i zła, to jest zupełnie inna gra. Zupełnie inny świat, prawda? I co bym chciał tutaj, do czego ja bym tutaj chciał tylko zachęcić? No, pamiętajmy, i miejmy to z tyłu głowy i zobaczcie, to też to z tyłu głowy to się nie wzięło chyba z przypadku, bo z tyłu głowy jest generalnie dusza, już sobie tak żartując trochę. Pamiętajmy o czymś, co udowodniła dzisiejsza nauka, o efekcie setnej małpy. Bo to może ty właśnie będziesz tym pierwszym, który pozwoli innym małpkom obierać ciemnotę. Zobaczcie, jaka odpowiedzialność na każdym z nas. Nie czekajmy na doktora Keshe, bo on nie jest tutaj, żeby nas obdarowywać prezentami. On jest tylko tutaj po to, żeby nadzorować to, żebyśmy nie popełnili kolejnego głupstwa jak w poprzednich etapach, jako ludzkość. Zacznijmy w końcu dawać samemu sobie. I dam wam małego tipsa. Spróbujcie odbijać swój głód od swojego partnera. Jeżeli rozumiecie, że nie karmicie plazmy na poziomie, który on potrzebuje, ale go nie rozumie, to nagle się okazuje, że wasz głód elewuje duszę innej struktury. Widzimy to? Wiesz co, trochę cię przycięło. Powtórz jeszcze raz, co z partnerem? Spróbujcie odbijać głód od partnera. Odbijać w cudzysłowie. Powiem bardzo prosto. Dajcie swój głód partnerowi swojemu. Teraz, jeżeli ktoś w tym momencie pomyślał, no jak, o czym on mówi, dawać głód partnerowi, to znaczy, że w ogóle nie zrozumiał, co było powiedziane przez ostatnie 2-3 dni. Zachęcam do powrotu. Ale w momencie, kiedy ja rozumiem, że głód jest emocją na odpowiednim poziomie pól plazmatycznych, które mój partner notabene potrzebuje, żeby wznieść swoją duszę, to przepraszam bardzo, ale czy to nie jest przecudowny element wymiany symbiozy? To tylko nasze ograniczenia i to, co nam wpojono w systemie, powoduje to, że twierdzimy, że to jest coś złego. Albo możemy, no jak, ja mam dać komuś głód, bo przecież ja chcę go nakarmić. Tak, właśnie dlatego, że chcesz go nakarmić, walisz w jego pełną szklankę, tak, że się przelewa po brzegi i on już nie jest nic w stanie wziąć. Ty masz mu zabrać i dać od dołu, żeby on utrzymał swoją strukturę dynamiki. Pamiętajmy cały czas obrazek bączka. Takiego, pamiętacie, za komuny takie bączki były dla dzieci, takie zabawki, gdzie się kręciło taką rączką i ten bączek się kręcił. Im bardziej dodamy, czyli naciśniemy tą dźwignię, czyli dodamy niższych pól, tym struktura MaGrava wewnętrznej infrastruktury plazmatycznej danej duszy przyspieszy, czyli się wzniesie. Widzimy to, moi drodzy? No tak, widać, widać. I może tym miłym akcentem chciałbym to powiedzieć dzisiaj. Z mojej strony, oczywiście, jeżeli tutaj jest ochota na dyskusję, ewentualnie pytania albo po prostu podzielenie się swoimi wnioskami, zapraszam na środę. Ja również wszystkim dziękuję. Zapraszamy ponownie. Dziękuję wszystkim.